Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj będę robić bułeczki, bo byłam na działce i zebrałam, słuchajcie, trochę malin. A tu jest malino jeżyna taka czarna. Też bardzo fajne owoce i mówię, zrobię sobie po prostu, zrobię nam bułeczek takich drożdżówek z owocami akurat sezonowe. I słuchajcie, powiem Wam mniej więcej, co nam będzie potrzebne, żebyście sobie przyszykowali. 3 jajka, słuchajcie, 3 jajka, około pół szklanki cukru. Kto lubi bardziej słodkie, to doda sobie więcej, kto lubi mniej, to da mniej cukru. Słuchajcie, około 225 do 250 ml ciepłego mleka. Później 3, to tak orientacyjnie, 3 szklanki mąki, około 485-500 gram mąki i mąka 550. Typ pszenna, typ 550. Będzie najlepsza, ewentualnie 500, też może być pszenna. Do tego jeden cukier waniliowy na porcję pół kilograma, to tu na porcję pół kilograma mąki. Bo niektóre piszą na kilogram, no to wtedy dacie sobie pół. 8-9 gram drożdży, to też jest na pół kilograma, po prostu różne firmy dają różną gramaturę. Do tego ja mam tutaj 10 deko sera, takiego przemielonego sera. Może być to też serek, zaraz Wam pokażę jak... Gdzie ja ten serek położyłam? O tu. Może być też ten wieluń ulubiony. Tak, 10 deko takiego serka. Jeżeli zobaczycie, że on jest tak jak mój, nie jest po prostu rzadki, tylko jest taki dość suchy, to ja po prostu dołożę tutaj łyżkę śmietany. Ale jeżeli zobaczycie, że ser wasz jest, jak to się nazywa, taki wodnisty, no to po prostu śmietany już tutaj nie dodacie. O, o, żeby był po prostu taki bardziej... Żeby nie był taki suchy, żeby po prostu dał się smarować. O, w ten sposób powiem. Także ten ser, owoce, mąkę powiedziałam. Aha, 80 gramów masła. Ja zostawiłam go, słuchajcie, tutaj na meblach. Jest tak gorąco w kuchni, że one jest praktycznie roztopione, więc nie będę go już roztapiać w rondelku. Aromat. Ja mam waniliowy, może być też śmietankowy. Tak jak mówiłam, około 20-30 deko owoców. Do tego będzie jeszcze owoce. No i do tych owoców będzie ten twaróg. I chyba to wszystko. Także zaczynamy, zresztą po kolei będę wszystko pokazywać. Pierw robimy nasz serek. Tak jak widzieliście, ja dodałam trochę śmietany. O, i on teraz jest taki... A w sam raz będzie się po prostu nim fajnie smarować i dodamy tutaj troszkę cukru. Ja dam może, słuchajcie, dwie łyżeczki. Dwie łyżeczki cukru myślę, że wystarczy. O. Wymieszamy i to sobie odłożymy na bok. Słuchajcie, do dużej miski wleję nasze mleczko. O. Tak. Wsypię drożdże. O. Wsypię drożdże. Jedno jajko. Przepraszam, powiedziałam, że 3 jajka. 2 jajka będą potrzebne. 2 jajka. Jedno jajko. Tak. Cukier. Cukier, tak jak mówiłam, około pół szklanki cukru. Ja dam troszkę mniej, dlatego że my nie lubimy aż tak słodkiego.
ale wydajcie pół szklanki, ewentualnie nawet troszkę więcej niż pół szklanki. Teraz, słuchajcie, rozmieszać, żebyśmy trochę cukier rozpuścili. To o to chodzi. Dodam troszkę jeszcze cukru waniliowego. O, tak, dobra. Ja daję pół, bo to jest na kilogram. Olejku. O. Tak. I będziemy wsypywać. Ja mam tutaj mąkę. Ja mam 480 gram, ale to jest taka, pokażę, jaka konsystencja powinna być ciasta. I wsypujemy. Połowę. Dam tutaj masło. Gdybyście mieli masło z lodówki, no to niestety musicie masło wziąć i rozpuścić sobie w rondelku na płynne, ale nie gorące. O, a moje jest takie jak śmietana. O. Bo tak długo stało, one już praktycznie pływa mi w papierku. Ładnie się połączyło. I wsypujemy resztę mąki. Mąkę oczywiście miałam przesianą. Ciasto ma mieć taką właśnie konsystencję. Nie jest to, to jest takie ciasto, takie, zaraz Wam pokażę, takie na pół lejące i one się klei. Trzeba niestety troszkę je powyrabiać. Wyrabiałam, tak jak pokazywałam, około 10 minut, nawet nie całe. I one ma taką konsystencję, widzicie? O, lepi się, ale nie aż tak bardzo. I taką właśnie ma mieć. Przykrywam, słuchajcie, ciasto odstawić w ciepłe miejsce, około od godziny do półtorej, zależy jakie macie miejsce. Ja jak mówiłam, ja jak mi ciasto nie chce rosnąć, kładę na poduszce elektrycznej, nastawiam na dwójkę, przykrywam woreczkiem, na to ciepły ręcznik i ono wtedy bardzo szybko startuje. Ktoś mówił, że wystarczy do ciasta drożdżowego dodać trochę octu. Oczywiście spróbuję to, ale to spróbuję na mniejszym porcji, żeby wiedzieć, jak to po prostu wyrasta, jak to ciasto się zachowuje, ponieważ ja jeszcze nigdy tego nie robiłam. Także przykrywamy i widzimy się no gdzieś za godzinę. Wracam do Was z powrotem. Ciasto już
urosło, jest takie bardzo fajne. O, zresztą widać, jakie tu jest napowietrzone. O, widzicie, jakie bąbelki powietrza? O. I wykładam je na stolnicę, słuchajcie. Posypię troszkę mąką. Znaczy nie na stolnicę, na tą swoją deskę, bo nie zmieści mi się tu stolnica, a po prostu no nie mam was gdzie za bardzo zabrać. O, fajne ciasto. Bardzo takie plastyczne. O. I słuchajcie, ja je podzielę na 8 części. Będzie 8 bułeczek. Takie malutkie też można zrobić, oczywiście. Ja zrobię 8. Tutaj mam już blaszkę. Blaszkę mam z dziurkami. To ona była taka w wyposażeniu kuchenki. Powiem wam, że bardzo dobrze się sprawdza, ponieważ bardzo fajnie też pod spodem się po prostu przypieka. Przerobimy tylko tak ciasto. Mięciutkie. Zaraz wam pokażę. Mięciutkie, bardzo delikatne. O. Fajnie zwraca od razu. Troszkę jeszcze mąką podsypię. O, przerobimy delikatnie. Tak. O. I będziemy dzielić, słuchajcie. Ja tak mniej więcej na oko. Nie mam gdzieś, wiecie co? Chyba wyrzuciłam. Sprzątałam chyba w kuchni, wyrzuciłam swój taki plastikowy jakby taki nożyk. On jest bardzo fajny do ciasta, ale coś mi się zdaje, że ja go po prostu przez przypadek chyba wyrzuciłam. Słuchajcie, już wam pokazuję, może troszkę was przybliżę, o. Tak, tak i będziemy wałkować. O, podsypiemy troszkę mąką, jak się będzie kleić, to podsypać mąką. O. Trochę takie jak takie owalne jajko. Na to, słuchajcie, damy łyżeczkę naszego jak to się nazywa, serka, którego żeśmy zrobili. Tak trzeba podzielić, żeby wam wystarczyło na 8. O. I na to, słuchajcie, są malinki. Tu przy brzegu nie dajemy. O. Tak. Kilka malinek. Dobra. I patrzcie, jak robię. Zwijamy. Widać? Widać wszystko. Ja specjalnie właśnie patrzę, żebyście widzieli. Tak. Zwijamy. O. Tym tutaj zwiniętym na górę troszkę spłaszczamy, tak. Robimy tak. O. Zawin tak, w ten sposób. O. I teraz najlepiej nożem do pizzy. Jak nie macie, to zwykłym nożem. Tniemy. Ale mi się najlepiej sprawdza nóż do pizzy. I teraz co robimy? Te boki wywijamy tak. O. Widzicie? Coś takiego. Jeszcze jednego zrobimy. Ja teraz go położę, słuchajcie, na blaszce, ale zanim położę go na blaszce, to... Bo ja to na blaszce później będę robić. To ja tutaj jeszcze poukładam, słuchajcie, takie małe. Wybiorę te takie najmniejsze, ładne, o, malinki, żeby było malinowo. I to teraz kładę, słuchajcie, na blaszkę. Delikatnie. O,
I może jeszcze jeden z Wami zrobię, żebyście widzieli. Bo mówię, ja to pokazuję dla tych, którzy po prostu no, nie wiedzą jak zrobić, prawda? Bo ta pani, która wie, to sobie przewinie filmik i już. A te, co nie wiedzą, kobitki lub panowie, a ja co tak cały czas panie, to po prostu dłużej se troszkę obejrzą, ale będą wiedzieć jak zrobić. Bo dla tych, co umieją, to nie sztuka zrobić, bo jak ktoś umie, to z zamkniętymi oczami to zrobi. Ale mówię, ja żałuję, że jak ja byłam młoda, że w moim wieku nie było właśnie YouTube'a i nikt nie pokazywał, jak to się robi. Tylko w gazetach, a w gazetach to jak pisało, to... Dlatego nie lubię pisać nic. Wolę zobaczyć, posłuchać, zobaczyć, jaka ma być konsystencja, bo to nie to samo po prostu. Ile jak ja byłam młoda, ile mi się ciast nie udało, to tylko ja wiem. Ale mówię, człowiek się uczy na błędach. A najlepiej na swoich. I później, ja jestem taka, że jestem uparta. Jak coś mi nie wyjdzie, to będę robić 10 razy, aż mi wyjdzie. Zawijamy. Nie dawajcie za dużo malinek, bo po prostu one mają dość dużo soku. A jeszcze daliśmy serek biały, żeby Wam po prostu nie zrobiła się ciapka. Tym tutaj, tym, co żeśmy zwijali. O. Tak. Tak. O. Nóż do pizzy, a jak nie, to zwykły nóż, ale uważam, że nóż do pizzy jest najlepszy. I wywijamy tak. I tu, ja teraz dam to już na blaszkę i tu układam nasze jeszcze po kilka tych malinek. Także widzimy się, pokażę jak już zrobię. I słuchajcie, wszystkie 8 bułeczek zrobiłam. Nie wiem jak to się stało, ale ta jedna jest taka jakaś malutka. I tym jednym jajkiem, ja jedno jajko tutaj rozmąciłam. Tak. One powstały tak z 15 minut, żeby troszkę, słuchajcie, podrosły. U mnie w kuchni jest bardzo gorąco. Więc one już troszkę podrosły. Słuchajcie, szukam tego tego. O, jest pędzelka. Dobra, jest. I smarujemy delikatnie. Piekarnik mam rozgrzany. Już grzałka góra-dół. 170 stopni. Będziemy piec około od 20, słuchajcie, do 30 minut. Po prostu trzeba patrzeć, żeby się zarumieniły. O, ładnie smarujemy. Bułeczki posmarowałam, one troszkę podrosły, no i wstawiam do piekarnika, także widzimy się za 20-30 minut. I wracam do Was z powrotem po 30 minutach. Minęło równe, oj, gorąco, Boże, równe 30 minut i już Wam mówię, jak u mnie się te bułeczki piekły. Zamknę, bo jest tak gorąco. Słuchajcie, piekłam je 10 minut w 170 stopniach, grzałka góra-dół, bez termoobiegu. Tak jak zawsze każdy w komentarzach mi zawsze pisał, tak się piecze ciasto drożdżowe, bo tak jest dobrze. U mnie się to ciasto po prostu tak nie sprawdza, nie wiem dlaczego. Po 10 minutach ja zauważyłam, że one zaczynają obsychać, a się nie piec. Więc po 10 minutach zwiększyłam temperaturę do 180 stopni i włączyłam termoobieg, tak jak zawsze piekę drożdżówkę. I dopiero wtedy one zaczynały rumienić się ładnie, rosnąć. Także no ja piekę niestety prawie wszystkie ciasta w termoobiegu. Także ja już powiedziałam, w jakiej temperaturze były. Słuchajcie, to jak one wyglądają w środku, to ja Wam pokażę, jak one przestygną.
Także widzimy się za jakiś czas. A teraz wam może przybliżę, o właśnie. Może, a pachną malinkami naprawdę. Manina i wanilia. Piękne bułeczki. Taka bułeczka to jest po 5-6 zł z malinami. Już jestem z wami, słuchajcie. Bułeczki już ostygły. Ja już zdjęcia porobiłam, bo wiecie, że zawsze u mnie na kanale są zdjęcia. I słuchajcie, no zobaczymy, jak bułeczki wyglądają w środku. One już wystygły. O! To takie, wiecie co, to mi takie przypomina takie serduszka. Już zaraz. Pod spodem wyglądają tak. Są upieczone. O! Mam nadzieję, że wyostrzyło. Pachną wspaniale. Z malinkami. Spróbuję. Słuchajcie, pyszne, naprawdę pyszne, pyszne, delikatne, o, delikatne bułeczki. Jezu, aż się boję jeść, bo mi pewnie cukier tak skoczy, ale malinki, patrzcie, nie puściły aż tyle soku. Naprawdę są dobre, jeszcze te tu pokażę. O, zobaczcie, tak wygląda tu w przekroju, o, pyszniutkie bułeczki. Także jak się przepis podobał, słuchajcie, to poproszę o łapkę w górę i słuchajcie, to są takie bułeczki, maliny bardzo szybko się psują. To nie chodzi o to, że bułeczka się popsuje, tylko malina się popsuje. Także słuchajcie, dlatego ja zrobiłam tylko 8, bo te 2-3 dni w lodówce to one wytrzymają. Ale no wiadomo, najlepsze są takie prosto z blaszki. Do tego kubek mleka, kakao czy kawka. O. Także jak się przepis podobał, to poproszę łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Także do zobaczenia, pa pa!